Niedoceniana siła Polski Wschodniej. Wizja na przyszłość. Polska Wschodnia jest bardzo takim fajnym przykładem tego, jak wykorzystywać szanse. My, jako mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, mamy ten staszicowski gen przedsiębiorczości. Kielce przy pewnych zmianach, przy inwestycjach w dobrą jakość usług publicznych, mogą stać się naprawdę bardzo atrakcyjnym miejscem. Nie powinniśmy używać słowa Polska B, ograniczmy się do sformułowania Polska Wschodnia. Rzeszów wybudował najwyższy blok mieszkalny w Polsce. Kielce są na etapie budowy kilku nowych wieżowców. Lublin coraz chętniej starą renesansową zabudową przyciąga zagranicznych turystów, a Białystok ma ambicje być centrum logistycznym Europy Wschodniej. To tylko kilka z faktów na temat Polski B, która kiedyś była obiektem żartów. Dziś ten region kraju może być kolejnym motorem napędowym dla całej naszej gospodarki. W 2004 roku w 5 województwach Polski Wschodniej PKB per capita wynosił od 35 do 39% średniej dla 27 krajów Unii Europejskiej. W 2022 roku był znacznie wyższy i wynosił od 56 do 62% unijnej średniej według różnych sondażowni. Wciąż niestety Polska Wschodnia pozostaje jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej, ale to najbliższe lata okażą się dla ich przyszłości kluczowe. Dotychczas na terenie 5 województw Polski Wschodniej zrealizowano ponad 66 tysięcy projektów infrastrukturalnych i społecznych o wartości ponad 240 miliardów złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniosło niemal 200 miliardów złotych. Rozwój tej części Polski został bardzo mocno wsparty przez Unię Europejską, ale teraz wraz z środkami z Krajowego Planu Odbudowy może stać się nowym kołem zamachowym. Tym bardziej z uwagi na plany wobec odbudowy Ukrainy. Na program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w latach 2021-2027 przypada 12 miliardów złotych. Kolejne 8 miliardów euro trafi tam bezpośrednio w ramach KPO, co przekłada się na 35 miliardów złotych. No myślę, że Polska Wschodnia jest bardzo takim fajnym przykładem tego, jak wykorzystywać szanse. Bo jesteśmy dzisiaj w Rzeszowie, ale to też nie jedyne miejsce, które naprawdę wspaniale wykorzystuje te szanse, które dają nie tylko programy unijne, ale właśnie pewne zagrożenia, które wydawały się, że będą być może hamować rozwój regionu, a jednak zostały w pewien sposób wykorzystane. Ja myślę o tym, że przekuwanie zagrożeń w szansy i wykorzystywanie szans, brak kompleksów. Jesteśmy na wschodzie, jesteśmy gdzieś tam na pograniczu. Nie bójmy się tego, pokażmy, że to też jest nasza siła. We wschodniej części Polski drzemie wciąż niewykorzystany potencjał. Dlatego w dzisiejszym materiale skupimy się na przyszłości tego regionu. Co może on zaoferować całej Polsce i dlaczego jest on bardzo istotny. Specjalnie na potrzeby tego odcinka przeprowadziłem także wywiad z nową panią prezydent Kielc, aby tym samym lepiej zobrazować wam przyszłe plany. Zapraszam na materiał. Potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej rośnie, czego dowodem jest Lublin, który uzyskał ogólną ocenę 7,1/10 w tegorocznej edycji badania Business Environment Assessment Study. Na wysokie noty przyznawane miastu przez inwestorów pracuje fakt, że jest to jeden z czołowych ośrodków akademickich w Polsce, wspierający rozwój inkubatorów przedsiębiorczości i nowych technologii. W 2022 roku miasto zostało uznane przez magazyn FDI Magazine za jedno z najbardziej atrakcyjnych miast przyszłości w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin to siódmy rynek biurowy na regionalnej mapie Polski, na którym zasoby nowoczesnej powierzchni przekroczyły 200 tysięcy metrów kwadratowych, sięgając tym samym w 2023 roku ponad 220 tysięcy metrów kwadratowych. Tak czytamy na investmap.pl. Miasto stało się jednym z najchętniej odwiedzanych przez zagranicznych turystów w 2023 roku. Lublin przyjął za zeszły rok 1 000 000 turystów, głównie z Niemiec. Co więcej, znajduje się też na niezwykle ważnym szlaku łączącym Lwów z Warszawą, a stąd odchodzą wszystkie inne istotne trasy Ukrainy.
Samo województwo lubelskie, chociaż na prowincji wciąż boryka się z zacofaniem, to region może w końcu wobec planowanej odbudowy Ukrainy stać się jednym z tych, które będą największymi beneficjentami tych planów. Województwo lubelskie jest też jednym z najbogatszych regionów w kontekście zasobów naturalnych. W zeszłym roku Orlen odkrył tam 500 milionów metrów sześciennych gazu. Może nie jest to wielkie złoże, ale to nie są jedyne surowce, które tam występują. Przykładowo udokumentowano zasoby bilansowe złóż węgla kamiennego dla Polski. Według stanu na koniec 2018 roku wynoszą ponad 61 milionów ton, z czego na lubelskie zagłębie węglowe przypada 11,5 miliona ton, to znaczy blisko 19% zasobów całego kraju. W regionie występuje nawet bursztyn, co akurat jest bardziej ciekawostką. Niemniej województwo lubelskie generuje około 24 miliardy dolarów PKB. Dla porównania to tyle co cała gospodarka Libanu czy Albanii. Poza pięknym Lublinem czy też Zamościem z całym województwem lubelskim, jak przeniesiemy się nieco dalej na południe, to mamy województwo podkarpackie. To bardzo ciekawy region, który zyskał jeszcze większy rozgłos z Rzeszowem na czele po tym jak powstał tam wieżowiec Olszynki Park wysoki na 220 metrów, stając się wieżowcem wyższym niż Złota 44. Rzeszów obrał dość nietypowy kierunek zabudowy jak na tej wielkości miasto, ale paradoksalnie to wywołało hype w całej Polsce. Rzeszów jest jednym z nielicznych regionów naszego kraju, gdzie populacja stale rośnie. Obecnie oficjalnie żyje tam 197 tysięcy mieszkańców, ale około 2050 roku miasto może liczyć nawet 240 tysięcy ludzi, a już teraz z imigrantami z Ukrainy ma tam być nawet 300 tysięcy osób. Rzeszów wraz z otaczającymi to miasto regionami ma ogromny wkład w przemysł lotniczy w Polsce. Na Podkarpaciu i na terenie Rzeszowa koncentruje się 90% polskiego przemysłu lotniczego. Co za tym idzie, znajdują się tutaj powiązane z nim uczelnie, firmy i centra badawczo-rozwojowe. Pratt & Whitney Rzeszów to firma zajmująca się tworzeniem i konstruowaniem silników lotniczych. Specjalna strefa ekonomiczna Europark Mielec, jako jedna z najstarszych i najważniejszych stref ekonomicznych w Polsce, która przyciąga inwestorów oferując dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, także znajduje się w tym regionie. Specjalna strefa ekonomiczna Europark w Mielcu jest strefą wyjątkową, ponieważ pośród 14 stref tworzących razem instrument strefowy, dzisiaj określany jako Polska Strefa Inwestycji, Mielec był tą pierwszą i najważniejszą strefą. To właśnie w tym miejscu narodziła się idea oddziaływania przez zwolnienia podatkowe, została wdrożona, było to pierwsze miejsce, w którym wydano pierwsze zezwolenie strefowe, a następnie oczywiście miała ona jedne z najbardziej doniosłych skutków. To tutaj powstają słynne Black Hawki, a od niedawna także komponenty do F-16. Rzeszów jako główne miasto regionu staje się coraz bardziej znanym ośrodkiem IT. Asseco Poland, jedna z największych firm informatycznych w Polsce, ma tutaj swoją siedzibę. W regionie działa również wiele startupów technologicznych oraz firm zajmujących się nowoczesnymi rozwiązaniami IT. Cieszę się, że my, ludzie z Rzeszowa, potrafiliśmy zbudować coś, co dzisiaj jest dostrzegane w różnych krajach Europy, to są wspaniali ludzie. My jesteśmy skromni, ciężko pracujący, my jesteśmy ludźmi, którzy wierzą właśnie, że ta ciężka praca w którymś momencie wynagradza i przychodzi. Województwo podkarpackie razem z województwem świętokrzyskim mają jedne z najlepszych perspektyw dla rozwoju branży fotowoltaicznej z uwagi na liczbę godzin słonecznych w roku. Ten region Polski w kontekście transformacji energetycznej będzie odgrywał bardzo ważną rolę. Kolejnym istotnym faktem jest to, że w pasie wschodniej Polski występują jedne z najlepszych ziem pod uprawę. Około 35% całej produkcji rolnej w naszym kraju powstaje w tym obszarze, który teraz Wam zaznaczyłem. Ten region odpowiada za bezpieczeństwo żywieniowe całej Polski, a odpowiednie wykorzystanie przez nasze rodzime firmy potencjału ziem ukraińskich w przyszłości mogłoby uczynić ze wschodniej Polski jeden z najważniejszych regionów dystrybucyjno-przetwórczych żywności w Unii Europejskiej. To bardzo perspektywistyczny rynek, który w przypadku samej Hiszpanii generuje od 25 do 30 miliardów euro rocznie. To pieniądze potrzebne do budowy CPK, a potencjał, jaki kryje ziemia Polski Wschodniej oraz terenów ukraińskich, dają podobne perspektywy, albo i może nawet lepsze od tych hiszpańskich.
Nieco bardziej w centrum, ale dalej w ramach wschodniej Polski leżą Kielce. Jedno z tych miast, które jeszcze do niedawna uznawane było za najsłabsze miasto wojewódzkie w naszym kraju obok Opola oraz Białegostoku. Niedawno zmieniła się władza, a nowa pani prezydent Agata Wojda chce uczynić Kielce miastem modnym i silnym. Sami posłuchajcie, jaki jest na to plan. Witajcie. Na potrzeby dzisiejszego materiału jest tutaj pani prezydent Kielc Agata Wojda. Hej, bardzo mi miło. Oraz pan wiceprezydent Kielc, pan Wojciech. Bardzo miło. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o przyszłości mniejszych miast w Polsce, ale także tych średnich wielkościowo, ponieważ wiemy, że mamy tendencję depopulacyjną i musimy się zmierzyć z pewnymi problemami, które no niestety pukają do nas dość mocno w drzwi i coraz głośniej. Coraz głośniej, dokładnie. Więc zacznijmy od takiej podstawowej kwestii. Jaką macie Państwo wizję i pomysł na przyszłość? Jak utrzymać depopulację między innymi właśnie tutaj naszego regionu Kielc? Widzimy też taki trend, że młodzi ludzie trochę szukają większej ilości rzeczy niż tylko satysfakcjonującej kariery zawodowej. Że młode pokolenie robi się pokoleniem takim wieloaspektowym. Oprócz pracy, oprócz pieniędzy, ważny jest dla nich slow life, pewien komfort życia. Szukają jakiejś swojej niszy, chcą żyć bezpiecznie, chcą żyć wygodnie. Patrzą naprawdę na takie elementy, na które jeszcze 10 lat temu młodzi ludzie nie patrzyli. Czy żyją w miejscu, gdzie jest czyste powietrze, czy jest dobra jakość komunikacji publicznej. I my tak jakby diagnozując to wyzwanie, stwierdziliśmy, że gdyby nam się udało wygenerować w naszym mieście w najbliższym czasie dobrze płatne, rozwojowe miejsca pracy, które dają satysfakcję, gdzie ludzie widzą perspektywę, że mogą podnosić swoje kwalifikacje, pracować w branży, która ich w jakiś sposób rajcuje, która ich rozwija, to Kielce przy pewnych zmianach, przy inwestycjach w dobrą jakość usług publicznych mogą stać się naprawdę bardzo atrakcyjnym miejscem. Gdzie nie tracimy półtorej godziny, żeby dojechać do pracy, gdzie możemy sobie w weekend na stadion leśny iść, jesteśmy w lesie, gdzie mamy dwa stoki narciarskie, gdzie mamy też usługi charakterystyczne dla miast wojewódzkich. Jest teatr ze świetnym repertuarem, jest filharmonia. Nie trzeba gnać 200 km, żeby iść na koncert dobrego artysty topowego. I te wszystkie elementy mogą być naszym wyznacznikiem, ale oczywiście absolutnym fundamentem jest możliwość zaoferowania młodym ludziom dobrych, rozwojowych miejsc pracy i z drugiej strony też wygenerowanie dobrej kadry dla pracodawców, którzy potencjalnie by tu mieli przyjść. Stąd nierozerwalnym elementem jest współpraca z uczelniami wyższymi. I tu też wiemy, że jest to element, nad którym musimy mocno popracować. Kielce, jak już mówiłem, w kilku moich poprzednich materiałach wraz ze Staropolskim Okręgiem Przemysłowym mają potencjał stać się atrakcyjną wypoczynkową alternatywą dla Krakowa oraz Warszawy. Dogodna lokalizacja miasta pomiędzy S7 oraz S74 dają możliwości stworzenia tutaj potężnego hubu logistycznego, będącego łącznikiem między wschodem a zachodem. Już teraz ulokowanych zostało tutaj kilka dużych centrów logistycznych, a samo miasto ma w planach stać się głównym ośrodkiem handlowym Polski poprzez Targi Kielce, które mają zostać w najbliższym czasie rozbudowane. To dało impuls do kilku projektów w ramach ustawy Lex Developer. Kilka z tych wieżowców teraz widzicie na ekranie. Zresztą już budowany jest wieżowiec Skytrust oraz powstały wieżowce Plaza Tower. Kwestią taką otwartą pozostaje też to, bo mówiliście Państwo o wieżowcach klasy A. Czy Kielce są miejscem na tego typu inwestycje? Czy wydaje nam się, że wysokie budownictwo ma tutaj rację bytu? No bo na przykładzie Rzeszowa widzimy ewidentnie, że to młodym ludziom się podoba, to się podoba też firmom. Rzeszów faktycznie ten swój budżet dość mocno odbił w ostatnich latach. Patrząc na Kielce, no tutaj mamy dość dużą dziurę w budżecie. Więc czy wydaje wam się, że wieżowce to jest miejsce dla Kielc? Czy Kielce powinno mieć takie swoje city? A jeśli tak, to gdzie w ogóle miejsce na to i czy to w ogóle jest realne w jakimkolwiek stopniu? Jasne, to o czym wy mówicie, to jest absolutna prawda, że tak mentalnie nie ma takiego patrzenia na Kielce jako miasto szans dla młodych ludzi i musimy zrobić wszystko, żeby tą narrację trochę zmienić. Oczywiście nie sama narracja jest ważna, tylko realne możliwości, które będziemy oferować. To też jest wyzwanie dla wyższych uczelni, które powinny prezentować taką ofertę, żeby kielskie uczelnie nie były drugim czy trzecim wyborem i żeby nie było takiego też przeświadczenia, takiej mentalności, że studiujący w Kielcach to prawdopodobnie jest ten, któremu nie udało się dostać na inną uczelnię. Natomiast odpowiadając wprost na pytanie, absolutnie tak. Jeżeli mówimy, że mamy pewien deficyt terenów inwestycyjnych,
inwestycyjnych i stworzenie większej ilości hektarów pod inwestycje będzie długotrwałym procesem, bo dzisiaj gotowy teren pod inwestycje to jest na przykład teren po browarze Belgia, który myślimy, że już i też chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby pomóc mu szybko się już skomercjalizować, no bo to są realne wpływy podatkowe dla miasta i to jest rzecz, o którą naprawdę za wszelką cenę warto walczyć. Biurowce jak najbardziej tak. Jedna rzecz jest związana z projektem, który chce realizować Kielecki Park Technologiczny, czyli budynek Kalifornia, który będzie taką przestrzenią nowoczesnej powierzchni biurowej. My mamy trochę plan, żeby go trochę zmienić i trochę wprowadzić tam element współpracy z biznesem, czyli partnerstwa z prywatnym kapitałem. I też mówiliśmy i już podejmujemy działania, żeby to zrobić, że naszym zdaniem okolice dworca kolejowego to jest przestrzeń, która jest, no, nie chcę powiedzieć idealnie, ale tak naprawdę to jest przestrzeń, która najsensowniej może być zagospodarowana o takie przestrzenie, ponieważ nie jest to przestrzeń, która jest naturalnie przestrzenią pod zabudowę mieszkaniową. Moglibyśmy w tym kontekście myśleć o takich inwestycjach, która po pierwsze sprowadzi do tego miejsca ludzi, odkłamie jakby miasto za torami trochę. Dzisiaj tory kolejowe i dworzec dzieli nam miasto Kielce trochę na dwa światy, czyli ścisłe śródmieście, a potem osiedla mieszkaniowe, które dla wielu osób nie cieszą się jakimś popularnością, jeśli chodzi o atrakcyjność do zamieszkania. Jest tam sporo problemów o charakterze różnym i przestrzennym, urbanistycznym, drogowym, komunikacyjnym, ale też tam jest sporo interesariuszy. Sami mieszkańcy, spółki kolejowe, mamy firmę z Połem, mamy Lex Developer, który jest moim zdaniem jedną z ważniejszych decyzji, którą poprzednia Rada Miasta uchwaliła. Ta przestrzeń wydaje nam się idealną przestrzenią, żeby właśnie tego typu funkcje i tego typu architektura, która jak pan mówi też robi pewne wrażenie i na mieszkańcach i na młodych ludziach sprawia takie wrażenie. Tak, i sprawia wrażenie takiego, no, że do miasta się przyciąga biznes, że ten biznes tu funkcjonuje i to jest trochę efekt kuli śnieżnej, który naprawdę mamy ogromną nadzieję osiągnąć. Gospodarczo Kielce generują niewiele mniejsze PKB niż Lublin. Ostatnio Kielecka Grupa Industria dokonała przełomowego odkrycia w kontekście wielkich złóż uranu, jakie mają znajdować się tuż nieopodal Kielc, co może być impulsem do dynamicznego rozwoju tutaj odnawialnych źródeł energii. Sama Grupa Industria chce jako jedna z pierwszych stworzyć małą elektrownię atomową, właśnie w województwie świętokrzyskim. Jednocześnie tworząc tutaj ciekawy klimat dla biznesu, czego przykładem ma być budowa na zbiorniku Suków sztucznych wysp pod rekreację. W Świętokrzyskim wiele firm zdobyło zasięg ogólnopolski albo i nawet ogólnoświatowy, czego bardzo dobrym przykładem jest firma Dafi, która produkuje nowoczesne filtry do wody, a ich produkty możecie znaleźć niemal w każdym markecie. Ogólnie region ma ogromny potencjał turystyczny i jest to jeden z jego największych atutów, które wciąż czekają na większy rozgłos. Bogaty jest on też w surowce, potrzebne do budownictwa. I tutaj ponownie szansę na ożywienie może dać odbudowa Ukrainy. Idąc nieco dalej na północ, mamy z kolei region Warmii i Mazur. Niepowtarzalne jeziora oraz bagna w skali całej Unii Europejskiej. Turystycznie ten obszar ciągle będzie zyskiwał na znaczeniu. A w momencie, w którym Rosja z Ukrainą się pogodzą, to zapewne Białystok, jak i Olsztyn zdecydowanie skorzystają na tranzycie oraz powracających rosyjskich i białoruskich turystach, którzy jeszcze przed wojną byli trzecią najliczniejszą grupą turystów w Polsce. Białystok może być też ważnym ośrodkiem współpracy z państwami bałtyckimi oraz ze wschodem. Już teraz trwa tam rozbudowa centrów dystrybucyjno-logistycznych. Jak całościowo wschodnia Polska prezentuje się gospodarczo? Dodając do siebie gospodarki pięciu województw, które ją tworzą, to łącznie generują 92,2 miliarda dolarów PKB przy uwzględnieniu danych za 2022 rok. Dziś jest to wartość gdzieś pomiędzy 100 a 105 miliardów dolarów. Porównując region wschodniej Polski do innych państw, to mniejszą gospodarkę od wschodniej Polski ma Chorwacja, która generuje około 88 miliardów dolarów PKB. Łącznie żyje tutaj 7 milionów i 800 tysięcy ludzi, a na Chorwacji to 4 miliony ludzi, czyli niemal dwukrotnie więcej osób żyje we wschodniej Polsce. Region jest ciut biedniejszy niż Chorwacja, lecz ma świetną lokalizację, będąc łącznikiem pomiędzy Unią Europejską a wschodnią Europą oraz daleką Azją. To fakt, który stanowi siłę tego regionu. Dodatkowo ma on ogromne walory turystyczne, a nawet surowcowe.
Niemniej kurczące się populacje tej części Polski oraz dalsze zaniedbania komunikacyjne mogą pogrzebać szanse rozwojowe Polski B. Dlatego tak jak w Niemczech, priorytetem rządu powinno być inwestowanie w ten region, aby wyrównać szanse, dając tym samym impuls rozwojowy także dla Warszawy oraz zachodu kraju. To samo historycznie działo się w Niemczech. Polska Wschodnia ma ogromny potencjał, o czym przekonaliście się w dzisiejszym materiale. Wszystko tylko zależy od tego, jak zostaną wykorzystane nadchodzące inwestycje oraz szanse, jakie nam los daje. Na dziś to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co sami sądzicie o tym regionie Polski. Ja natomiast dziękuję Wam za uwagę i do kolejnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.